obrony przed manipulacją uczyli się w serwach sędziowie z północno-wschodniej Polski. W podaugustowskiej miejscowości odbyła się konferencja poświęcona współczesnym wyzwaniom sądów. Organizatorem było Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia, które co roku organizuje w regionie tego typu szkolenie. Wszystko po to, aby usprawnić pracę sądów z korzyścią dla obywateli i samej instytucji, wyjaśnia Jacek Przygódzki, członek zarządu stowarzyszenia. Sądom zarzuca się i sędziom to, że czasami ich decyzje są niezrozumiałe. Chodzi nam o to, żeby sędzia poprzez pewne szkolenia uświadomił sobie, że powinien mówić w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i czasami właśnie te zachowanie sędziego, zachowania werbalne są bardzo istotne w pracy sądu i staramy się na to zwrócić uwagę. Będzie to z korzyścią zarówno dla wizerunku sędziego, sądów, jak i z korzyścią dla zwykłego obywatela. Wśród poruszanych tematów były zajęcia w zakresie takiego doboru słów, aby wypowiedź sędziego była czytelna i stanowcza. Sędziowie uczyli się też obrony przed chwytami, które stosują strony postępowania, aby wpłynąć na wyrok. Jako przykład takich metod sędzia Jacek Orłowski z Pisza podał zachowania kobiet, które czasami płaczą, lamentują i mdleją na salach rozpraw. W takich sytuacjach sędziowie muszą rozróżnić prawdziwe zachowania od próby manipulacji, bo sprawiedliwość musi być ślepa. Jesteśmy też ludźmi, którzy na pewne chwyty stron mogą być podatni. Po to się szkolimy, po to się uczymy, żeby umieć odczytywać, co takie zachowanie, do czego takie zachowanie miało prowadzić, w jakim celu ta strona takie działania podejmuje. Czy to jest tylko dlatego, że jest taki sposób bycia, czy to jest takie instrumentalne podejście, żeby coś osiągnąć. I myślę, że zajęcia z trenerami, które mieliśmy wczoraj, zdecydowanie będą nam w tej pracy pomagały. Czasami kobiety próbują wykorzystać taki prosty mechanizm, jak płacz, lament, omdlenia. Zdarzały się na sali takie sytuacje, że usłyszawszy zeznania, powiedzmy, świadków, kobieta nagle popada w rozpacz, w płacz. Jeżeli zada się pytanie z zupełnie innej strony, momentalnie to te emocje znikają, odpowiada rzeczowo, czyli widać, że manipuluje tym zachowaniem, próbuje wpłynąć na decyzję sędziego. Tym idea jest ślepa. Kieruje się tylko faktami, a nie emocjami, więc staramy się panować nad tymi emocjami, nie dać się wyprowadzić w pole przez stronę.